odparta przez generała Wielchorskiego rosyjska konnica schroniła się za szykami własnej piechoty. Ostatecznie Markow, nie doczekawszy się pomocy Kutuzowa, zwinął piechotę w czworoboki i około godziny 5 po południu odstąpił z pola walki. Poniatowski miał jeszcze możliwość ściągnięcia dywizji Kościuszki i uderzenia całością sił na cofającego się Markowa, co musiałoby zakończyć się kompletną klęską Rosjan. Bał się jednak pozostałych kolumn wojsk rosyjskich, o których wiedział, że są blisko i mogą poważnie zagrozić jego tyłom. Pod wieczór pod Zieleńcami pojawiła się dywizja Kościuszki, maszerująca do Zasławia. Markow próbował wziąć na niej odwet za niedawną porażkę i chciał wciągnąć Polaków do bitwy. Rozpoczął więc ostrzał artyleryjski. Aby uchronić własną piechotę, Kościuszko nakazał, aby po każdym strzale artyleryjskim przypadała ona do ziemi. Przez 2 godziny trwała kanonada. Jednak Kościuszko, widząc nieustępliwość przeciwnika i będąc obciążonymi taborami, nie chciał angażować się w starcie, które mógł przegrać. Zawrócił więc w stronę Słowuta, następnie lasami przeszedł do Zasławia. Późną nocą dotarły tam wszystkie polskie oddziały. Postoi w Zasławiu, wojsko polskie ruszyło do Ostroga, a dywizja księcia Michała Lubomirskiego do Kuniowa. Po południu 25 czerwca oddziały rosyjskie podeszły pod miasto i usiłowały sforsować rzekę, aby okrążyć armię polską. Zostały jednak odparte. Generał Kachowski w tej sytuacji nakazał części swoich wojsk przeprawić się nieco dalej przez Choryń, aby wyjść na głębokie tyły polskie, a sam ograniczył się do tego dnia do bombardowania Ostroga z 54 dział. Nasze wojska wytrzymały tą kanonadę. Ale ponieważ nie mieliśmy już amunicji do dział i byliśmy zagrożeni okrążeniem, Poniatowski postanowił jeszcze tej samej nocy wysuwać się do Dubna. Tam bowiem książę Lubomirski miał zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przygotować magazyny dla armii koronnej. Na miejscu jednak okazało się, że magazyny co prawda są, ale prawie puste. Zatem książę Józef Poniatowski zdecydował o opuszczeniu Dubna i wycofanie się za Bug w okolicy Dubienki i Opalina. 5 lipca nastąpił generalny odwrót Wojska Polskiego. Książę Józef, Wielchorski i Kościuszko przeprawili się przez Bug koło miejscowości Binduga, uchodząc kazackiej pogoni. Natomiast generałowie Lubomirski, Zajączek i resztki dywizji wołyńskiej wybrali drogę przez Torczyn, Zaturce i Werbę. W Dubience czekała na księcia Michała Lubomirskiego dymisja odwołań do Warszawy. Od tej pory dywizja wołyńska weszła w skład korpusu księcia Józefa. Już 30 czerwca dowództwo armii koronnej podjęło zamiar obrony linii Bugu. Kilka dni później, 10 lipca, Rada Wojenna w Warszawie podjęła decyzję, że również armia litewska będzie bronić się w oparciu o Bug. Książę Józef zajął pozycję pod Świerzem. Generał Wielchorski rozłożył swoją dywizję między Siedliszczem a Ochuruskiem, zaś generał Kościuszko stał ze swoją dywizją pod Uhańką. Stojący od 14 lipca pod Włodzimierzem główny sztab rosyjski opracował plan sforsowania Bugu pod Dubienką, rozbicia dywizji Kościuszki, wyjście na tyły i zniszczenia pozostałości armii koronnej przepady do rzeki. Dla związania innych grup wojska polskiego pozorowaną walką przeprawę wysłano korpus Lewanidowa, liczący około 8,5 tysiąca ludzi, który miał niepokoić dywizję Wielchorskiego. Przeciwko księciu Józefowi skierowana grupę tormasowa w sile 7,5 tysiąca bagniatów szabel, która miała sforsować Bug pod Dorohuskiem, jeśli będzie to możliwe. Kolumny rosyjskiej piechoty posuwały się wolno, szukając wolnego gruntu między bagnami a stronę polskiej pozycji. Rosyjska grupa pustowołowa ugrzęzła w bagnach, w rezultacie czego poniosła duże straty od polskiej artylerii i strzelców. Natarcie rosyjskie załamywały się trzykrotnie. Dopiero gdy do akcji zostali skierowani grenadierzy kijowscy i sibirscy, udało się Rosjanom po zaciekłej walce wyprzeć strzelców Polski z lasku. Generał Kachowski wobec nieskuteczności natarcia czołowego wydał kawalerii rozkaz obejścia polskiej pozycji przez kordon austriacki. To zadanie zlecił jelizawetgradzkim strzelcom konnym dowodzonym przez pułkownika Palmbacha. Pod osłoną lasu jazda rosyjska przeniknęła na tyły pozycji polskich. Po pewnym czasie Kachowski rozkazał pozostałej jeździe Markowa iść tą samą drogą.
Palmbach zaatakował od tyłu flesze polskie, obsłonione przez bataliony 3 Grenadierski, 12 Marczewskiego i prawdopodobnie 5 Wizylierów. Wskutek niespodziewanego ataku Polacy częściowo poszli w rozsypkę. Jednak celny ostrzał Wizylierów, a zaraz potem szarża jazdy Karwickiego rozniosła strzelców Palmbacha. On sam padł od kuli polskiego Wizyliera 5 regimentu. W tym momencie zza kordonu austriackiego weszły 3 szwadrony charkowskich strzelców konnych. Jazda rosyjska natychmiast rozpoczęła szarżę Karwickiego. Polscy jeźdźcy jednak doszczętnie rozbili Rosjan. Tymczasem rozproszona piechota polska zdołała się zebrać. Ponieważ jednak ciągle istniało niebezpieczeństwo, że inne oddziały rosyjskie zechcą obejść polskie umocnienia, pozostawiono przy kordonie pułk Karwickiego. Rzeczywiście, po jakimś czasie z lasu wyłoniła się konnica rosyjska, około 3000 szabel. Fizylierzy 5 regimentu przywitali ją silnym ogniem, powodując duże straty w ludziach i koniach. Zamieszanie wykorzystał Karwicki, szarażą zmuszając Rosjan do wycofania się za kordon. Tymczasem, wykorzystując zamieszanie spowodowane dywersją Palmbacha, grenadierzy kijowscy i sybirscy zdobyli 2 lub 3 flesze tuż za bagnistym smugiem po jego zachodniej stronie, a polski kontratak niestety nie poprawił sytuacji. Mimo odparcia ataku pułkownika Palmbacha i przeprowadzanego równocześnie silnego szturmu piechoty, połączone siły jegów rosyjskich i resztek strzelców konnych wdarły się w centrum ugrupowania polskiego i zagroziły rozlewaniem szyków. Kościuszko, będący wówczas na lewej flance, wezwał 2. Wielkopolską Brygadę Kawalerii Narodowej, która jednak dała się porwać uciekającej piechocie i rozsypała się w panice. Sam Kościuszko na czele kilku szwadronów 1. Ukraińskiej Brygady Kawalerii Narodowej bezskutecznie usiłował zapobiec rozerwaniu polskich szyków. Został jednak rozbity przez odwodowe szwadrony jazdy rosyjskiej. A następnie, mimo prób uporządkowania szyków, uniesiony z pola walki przez ogarniętą paniką masę koni i ludzi. Mniej więcej w tym samym czasie wracający od kordonu austriackiego Karwicki pobił główne siły strzelców Palmbacha, co jednak nie mogło już wpłynąć na losy bitwy. 3 bataliony grenadierów kijowskich ostatecznie złamały opór polskiego centrum i wsparte 4 batalionami grenadierów sybirskich rozpoczęły natarcie na resztki prawego skrzydła, gdzie dowództwo objął Karwicki. Wobec bezsensu dalszej walki i trwałego rozdzielania szyków wycofał się on około godziny 21:00 wśród zapadających ciemności. Ruszył za nim pościg rosyjski. Lewe skrzydło wojsk polskich w sile około 3500 żołnierzy, broniące się na wschód od smugu, stawiło zacięty opór oddziałom pułkownika Załotuchina, który poległ w walce. Wobec dużej przewagi Rosjan major Wielchowiejski zdał rozkaz odwrotu.